Witajcie, zapraszam Was na unboxing zestawu złącz firmy TE Connectivity zamówionych w sklepie internetowym Farnell Element 14. Przesyłka dotarła do mnie następnego dnia od zamówienia w takim oto firmowym kartonie. Dostarczył mi to kurier UPS. Sam proces zamawiania też przebiegł raczej bezproblemowo, szybka rejestracja. Produkty wyszukałem, znalazłem przy pomocy filtrów. Bardzo przydatna funkcja akurat w tym asortymencie, gdzie do wyboru mamy dziesiątki tysięcy produktów, które można filtrować i zawęzić sobie wyniki poszukiwania nie tylko do interesującego nas producenta, ale na przykład też po parametrach jak zgodność z dyrektywą ROHS. Bez tego można szukać cały dzień. Jeszcze jako ciekawostkę podam, że przy rejestracji była możliwość utworzenia konta handlowego, które umożliwia zakup na fakturę, na przykład z odroczonym terminem płatności. Oczywiście jeśli zakupy robimy na firmę, to jest temat niezbędny. W razie potrzeby też widziałem, że można złożyć zapytanie ofertowe i się trochę próbować targować. To tak tytułem wstępu. Zobaczmy, co kryje się w naszej paczce. Tak to wygląda wszystko po rozpakowaniu. Tutaj mamy złącza mini. One są przeważnie stosowane w przemyśle do przesyłania sygnałów niskonapięciowych, do przesyłania sygnałów z różnych czujników. Nam są potrzebne akurat do wymiany w laserze, do wzorcowania sond magnetostrykcyjnych. Zwróćcie uwagę, jaki różny, że tak powiem, zestaw jest, tak, tych złącz. Męskie, żeńskie, natomiast różna forma wykonania obudowy. Z kablem, bez kabla. Kolejna grupa to złącza PCB, tak, do płytek PCB rzędowe, do wlutowania bezpośrednio w płytę i przekazywania też sygnałów niskonapięciowych, jak i wysokonapięciowych, tak, tylko niskoprądowych, tak, niskoprądowych na pewno. Kolejna grupa to są złącza szczelne IP. Tutaj akurat na potrzeby nasze zamówiłem złącze ethernetowe, dwa gniazda. Dwa gniazda i wtyczkę, tak? I wtyczkę tutaj pod kątem 45 stopni. Mogę przedstawić, jak to wygląda. Po zapięciu, coś takiego, tak? Kolejna grupa złącz to są złącza heavy duty, tak? Czyli to są złącze już wysokoprądowe. Nam potrzebne akurat do wymiany w dźwigu, takim niewielkim na hali. Nie zamawiałem tutaj samych konektorów, ponieważ konektory mamy, natomiast uległo fizycznie uszkodzeniu to gniazdo, więc potrzebowaliśmy tylko samych elementów tych plastikowych. I ostatnia grupa to są złącza mini. Przy tych złączach mini chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Zwróćcie uwagę na dbałość szczegółów, że tak powiem. Mamy w opakowaniu też instrukcję, jak mamy tam złożyć dane złącze, ale zwróćcie uwagę, jak wszystko jest popakowane, że producent nawet dostarczy kawałek koszulki termokurczliwej do złożenia, kompletnie złącza, tak, żeby spełniały te parametry, o których mowa, tak? Więc, no ja jestem akurat pod wrażeniem, nie, bo miło się, że tak powiem, otrzymuje produkty w takiej formie. Mamy wszystko zapakowane, pięknie i przejrzyście. Witajcie, tak jak obiecałem, chcę Wam przedstawić proces naprawy
Znaczy, może to dużo powiedziane, no ale no, bez tego maszyna nie będzie sprawna. Uległ uszkodzeniu nam przewód. Prawdopodobnie przełamała się gdzieś któraś z linek przewodu tego komunikacyjnego. Jest to przewód niskonapięciowy komunikacyjny, który transmituje tutaj sygnał cyfrowy z sondy do kontrolera. Jest on nam niezbędny, że tak powiem, do poprawnej pracy liniału laserowego. Znaleźliśmy w sklepie Farnella właśnie złącza TE Connectivity. Zamówiliśmy i na następny dzień kurier przyniósł nam paczuszkę właśnie, którą Wam pokazywałem, tak? Zobaczcie, ten oto kabelek jest jakimś tam zamiennikiem, tak? Kabla, który my posiadamy. Widać po kształcie, że różni się, prawda? Natomiast powiem Wam szczerze, że wygląda na to, że jest niezłej jakości, bo nawet jak w oryginale mamy tutaj takie ząbki, już one się zużyły, fakt, z czasem, z uwagi na częste używanie, to tutaj również występują. Mówię o ząbkach takich, tego elementu, który przykręcamy do głowicy sondy. Widać może na filmie, postaram się przybliżyć. Uwaga, łapiemy ostrość. Aha, nie, do mnie jest to łatwo. Okej. Teraz jest. I widać, jak widzicie, jak skokowo obraca się. Właśnie ma też takie ząbki, jak w oryginale, nie? Więc byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Okej, dobra, wymieniamy kabelek. Wymieniamy kabelek. Kabelek już jest podłączony do puszki przyłączeniowej. Podłączam go do głowicy sondy. Dobra, dokręcony. Trzyma się jak ta lala. Właśnie fajne jest to, że możemy sobie zamówić nawet jeden kabelek czy jedną wtyczkę i dostajemy to praktycznie na drugi dzień. Super sprawa. Ok, sprawdzamy czy działa. Jak widać, po wymianie wszystko działa elegancko. Dziękuję za uwagę.